problemy ma to. Właściwie zbierać informacje i analizować. Ze strony partnerów społecznych i przedstawicieli pracodawców. Prezydent życzył Radzie, aby jej działalność była korzystna dla Polski i społeczeństwa. Wyraził też nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Radą. Andrzej Duda powołał w skład Rady szefową gabinetu politycznego premiera Elżbietę Witek. Powiedział, że jako bliski współpracownik premier Beaty Szydło będzie ona ważnym uczestnikiem prac tego gremium. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie może zacząć działać w pierwszym kwartale przyszłego roku, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił, że komisja ma weryfikować decyzje organów administracyjnych i nie będzie wyręczać wymiaru sprawiedliwości. Mamy do czynienia z dodatkowym elementem, jeżeli mamy do czynienia z systemem kwazimafijnym, wówczas potrzeba wytężenia wszystkich organizmów państwa, aby z tym sobie poradzić. I tutaj w tym wypadku należy to jasno podkreślić, że uprawnienia tej komisji absolutnie w niczym nie odbijają uprawnieniom pozostałych organów. Wczoraj wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił, że komisja, która zbada decyzję w sprawie reprywatyzacji w stolicy, będzie miała większe uprawnienia niż Sejmowa Komisja Śledcza. Będzie mogła nie tylko przesłuchiwać, ale też nakładać obowiązek wypłaty rekompensat, czy dokonywać wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych. Afera podsłuchowa zatacza coraz szersze kręgi. Zatrzymano dwie kolejne osoby. Chodzi o właściciela jednej z sieci agencji detektywistycznych, Krzysztofa S. oraz jego współpracownicę. Oboje zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Sprawa zatrzymań kolejnych osób objęta jest na razie tajemnicą. Prokurator Łukasz Łapczyński potwierdza jedynie zatrzymania i informuje, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta usłyszeli już zarzuty. Mężczyzna to detektyw znajomy Marka Falenty, jednego z oskarżonych w trwającym już procesie dotyczącym afery podsłuchowej. Kobieta to pracownica biura detektywistycznego. Jakie zarzuty dokładnie usłyszeli, tego nie wiadomo, ale jak donoszą media, oboje mieli oferować za pieniądze nagrania rozmów podsłuchanych w stołecznej restauracji. Afera podsłuchowa wybuchła 2 lata temu po opublikacji w tygodniku Wprost stenogramów z nielegalnie podsłuchanych rozmów. Na ławie oskarżonych do tej pory zasiadły 4 osoby. Marek Falenta, jego szwagier i 2 kelnerów warszawskiej restauracji. Ustalono, że motywy działań oskarżonych miały charakter biznesowo-finansowy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Mgła utrudnia pracę gdańskiego lotniska. Część lotów jest opóźnionych, a część przekierowanych do innych miast. Jak poinformował rzecznik portu lotniczego Michał Darga, czy widoczność na drodze startowej wynosi teraz około 220 metrów. Przy uruchomionym niedawno systemie ILS drugiej kategorii samoloty mogą bezpiecznie lądować, jeśli widzialność wynosi co najmniej 300 metrów. Rano maszyny planowo wystartowały z Gdańska, ale mają problemy, żeby wrócić. Według prognoz pogoda ma się stopniowo poprawiać, opóźnienia mogą jednak potrwać do popołudnia. W środę pochmurna, z opadami deszczu lub mrzawki. Temperatura od 7-9 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz na Podhalu do 10-12 na pozostałym obszarze. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A tymczasem na zegarze 11:35. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. W naszym studiu przypomnę Andrzej Gelberg, Radio Solidarność. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy już dziś o komisji weryfikacyjnej. Porozmawiajmy teraz o Trybunale Konstytucyjnym. Temat, który na moment zniknął z mediów, ale powraca. Dziś rano rozpoczęło się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowego regulaminu dotyczącego wyboru kandydatów na prezesa Trybunału. Przyjęcie nowego regulaminu jest niezbędne, bo 19 grudnia kończy się kadencja prezesa Andrzeja Rzepińskiego. Temat Państwa i moim gościem. No tak, no mamy już od roku kłopot z Trybunałem Konstytucyjnym. Gdyby takim różne punktem krystalizującym kłopot, rozwiązującym kłopot, jest pan prezes Rzepiński. I też przyglądam się kadencja, ale moment złożył ponad 200. Kiedy się pojawiły maile, samych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy, jak wiem, pracowali przy tej ustawie, konsekwencją której zaczęły się wszystkie kłopoty, maili wynikało, że oni mieli świadomość tego, że mogły być ludzie w złej sprawie, że mogły się pojawić się protesty i opór po materii, jak się pojawi, to się stało. W związku z czym, no...
W międzyczasie mogę przypomnieć, że odbiliśmy tutaj misję Wenecko i odzywa się nawet prezydent Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. To po prostu jakiś obłęd. Tę sprawę się zakończyć. Myślę, że jak na Rzeplińskiego już tak nie będzie, że nie może to wrócić do normalności. Już nawet ta wczorajsza uroczystość, która nagle odbywa się w Gdańsku, realizatorem jest człowiek, prezydent Adamowicz, który są też poważne zarzuty, chociażby w sprawie afery Amber Gold, a z drugiej strony finansowane to jest także przez zagranicę, to były jakieś nienormalne rzeczy. No ale wracając do wyboru nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no trzeba stworzyć regulamin. I obecny prezes zachowuje się tutaj trochę jak serda. I proszę, któryś sędziów uważa, że nie powinien brać udział w dyskusji, potem w sformułowaniu tej procedury. Rzepliński nie zgadza się na to, żeby było trzech kandydatów, tylko dwóch. Sugestia jest, żeby było trzech. Wszystko nie zależy tego, żeby było tak, jak było. Czyli nie będzie Rzeplińskiego, ale będzie jakiś jego, tak czy inaczej nazwany, którego on wyznaczy, czy którego namaści, a w każdym razie, który będzie kontynuował działalność taka, jaka dotąd była. Przypominam, że zamieszanie się skończy, to nie wiem. Natomiast no, mamy już inną sytuację, że nie. A pojawi się kolejna ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, bo taka ustawa zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Tych nowel i tych nowych ustaw mieliśmy już kilka i chyba, żeby zakończyć ją definitywnie i raz jak na zawsze, to co mnie jeszcze pewnie kolejne, tam to były jakby cząstkowe, myślę, że z całym rozmysłem robione właśnie cząstkowo, żeby przesuwać jak gdyby to do granicy jakiegoś modelowego, czy w każdym razie spójnego zapisu. Także pewnie będzie, natomiast no teraz jest najistotniejsze, że trzeba wybrać nowego prezesa. Wokół niego się w ogóle w tej chwili zaczęło to wszystko koncentrować. Od roku zresztą tak jest. Ten człowiek wykazuje ogromne ambicje polityczne. Już naprawdę trudno go chyba nazwać sędzią. No i oczywiście się to nie skończy, a skończy się niedługo, tylko nie wiadomo właśnie, czym się skończy. To jeżeli się skończy normalnie, że zostanie wybrany jakiś tam sposób, najczęściej sami profesorowie. Ci naukowcy nie zawsze mają takie poczucie, że mają władzę w turnistrze i koniecznie są zostać premierami, prezydentami, politykami. To są naukowcy, to są nic akademicy. Więc mam nadzieję, że może i prawnicy zarazem, że to się jednak, no, Trybunał będzie się zajmował tym, czym się powinien zajmować, czyli badaniem zgodności ustawy. Wspomniał pan o finansowaniu obchodów 30-lecia Trybunału Zagranicznym. Na tych obchodach byli też goście z zagranicy, m.in. przedstawiciele Komisji Weneckiej, z którą to polski rząd już współpracować nie chce. No właśnie, znaczy wydaje mi się, że w ogóle tutaj działanie profesora Rzeplińskiego, pana prezesa, ma w sobie takie elementy prowokacji. On celowo prowokuje w ogóle, bo... Ale co jest prowokacją, przepraszam? Myślę, że zaproszenie Komisji Weneckiej właściwie jest tym trudne. Na obchody równej rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego, co aparte przypomnieć, że moment powstania tej komisji był w stanie wojennym. Wtedy to w ogóle powstało przesłanie ekipy Jaruzelskiego, żeby coś takiego zrobić. To było zgoła inne. To był wtedy swoisty kwiatek do kożucha i nie zależało na porozumieniu, które sami zgłosili 13 grudnia. Ale to dyskredytuje Trybunał jako taki? Jako tak? Nie, ale obchodzenie wielką pompą momentu jego narodzenia w takich okolicznościach wydaje się niesmaczne. Stawiamy kropkę, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Może nie, dodam jeszcze, że dziś rano w Polskim Radiu 24 Marek Niewirowski, rzecznik prezydenta, mówił, że prezydent Duda ma nadzieję na załagodzenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I przy okazji dodał też, że największą przeszkodą w tej kwestii jest prezes Rzepliński. Nie ma zaskoczenia. Nie ma. Jak słyszeliśmy przed momentem. Skupmy się jeszcze przez kilka minut na kwestii helikopterów. To temat także bardzo aktualny w ostatnich tygodniach. I jeszcze jedno tylko pytanie. Nowy przetarg do serwisu zaproszony został również Airbus. To dobre rozwiązanie. Było wyciągnięte do Francuzów. W projekcie, jak zapewniała premier Beata Szydło, znalazło się pieniądze. Znaczy ja myślę, że to jest
decyzja polityczna trochę, jeśli w ogóle się do tego włączyć polityka. Natomiast to może przypomnieć, że w okresie międzywojennym nasz przemysł leśniczy się rozwijał. Również w PRL też nie zasypialiśmy duże w papiele, natomiast w tej chwili nic nie jest w własności Polski. Dwie dobrze fabryki, które produkują helikoptery, jedna w Świdniku, a druga w Mielcu, nie są własnością Polską, tylko własnością zagraniczną. I to musimy być tutaj postawić kropkę, ale też zamawiam jeszcze na godzinę. Andrzej Gębek, Radio Solidarność. Bardzo dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Rozmowa kulturalna w Polskim Radiu 24. Moja Kulczyńska, witam Państwa. Dziś proponuję Państwu, żebyśmy odwiedzili dwa miasta, Toruń i Wrocław. I zaczynamy od Torunia. Przy naszym telefonie pani Magdalena Felis, krytyk i dziennikarz filmowy. Witam pani Magdo. Proszę pani, zaczęło się w miniony weekend, właściwie, a dokładnie w sobotę, 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toki Fest. I to, co straciliśmy, to za nami, ale zapytam tak. Wydarzenia specjalne, które miały miejsce, będą miały miejsce, z punktu widzenia widza. I też niepokory widmy tą kontrowersyjną jest związana z tym, że naprawdę nawet rządy to bardzo miłowane, nawet ochowe, ale miasto jest postaci filmów głosuje, nie poza mainstreamu, ale takich, które dobrze się ogląda i za to ten festiwal bardzo cenię. Na jednym z tych dni wydarzymy specjalne sztuka egzaminy, pierwsza sztuka teatralna od 35 lat, parę dziesiąt, które zmierzy młodym dziesiątkiem. Zakład Kanady, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński. Rok sprawowania władzy przez Justina Trudeau w Kanadzie. Minął rok i przedstawiciele rdzennych mieszkańców Kanady, pierwsze narody wciąż czekają na komisję prawdy i pojednania. Mówią, że niewiele się zmieniło od czasu obietnic kampanii wyborczej. A o tej niepokorze mówiąc i myśląc i wydarzenia specjalne polecając. Tribute to David Bowie, tak. Pierwszy taki hołd złożony w Polsce, złożony tej ikonie kultury, podkultury Davidowi Bowie, który jest i postacią sceniczną, wielką osobowością sceniczną, ale również dobrą aktorem, więc jest to tutaj też kwestia przypominająca film, w którym zagrał między innymi mój ukochany z dzieciństwa Labyrinth z Dima Hensonem. David Bowie występuje w Budki i wspaniały koncert na koniec festiwalu, w którym takie gwiazdy, Brodka, Natalia Przybysz, Simon Tymon, Tomasz Makowiecki. Jeszcze wszystko jeszcze przed nami. Jeszcze wydaje mi się, że można do tych wydarzeń dołączyć. Oczywiście polecamy Toruń. Czy Toruń pięknym miastem jest? No i trzeba właśnie odwiedzić. W najbliższy weekend chociażby. Tak, ja też jestem zaskoczona, bo ja nie jestem wielbicielką takiej architektury z epoki. Natomiast Toruń w pięknym miastem jest bardzo nowoczesną architekturą, moderna, jak pierwsze budynki. Ten właśnie ten Czyli to właśnie, to bardzo istotne. Czyli festiwal
pokazuje dorobek nieszablonowych twórców, takich wciąż też niepoznawanych, niepoznanych w kinematografii, ale też łączy takie, ładnie mówią krytycy filmowi, różne esencje dziesiątej muzy. 94 rekomendacje Rozumiem, w takim razie proszę nam jeszcze powiedzieć, ta oryginalność i różnorodność festiwalu w Toruniu, to te 30 filmów w konkursie krótkometrażowym, czy tych 11 debiutów filmowych w konkursie głównym, tych debiutów myślę tutaj o całym świecie. Informatyką, nowymi technologiami, innowacyjną gospodarką. Kanada ma zmienić, trochę zmodyfikować swój system produkcyjny tak, aby przyciągnąć takie osoby do Kanady właśnie, aby innowacyjność kanadyjska jeszcze była jeszcze bardziej innowacyjna. No i też dobre wiadomości dla studentów, także Polski. Jeżeli będziecie mieli piątki i szóstki, to Kanada zaprosi was do siebie, abyście stali się w przyszłości obywatelami Kanady. Być może przyjechać ze swoją żoną lub mężem. No i oczywiście to, na co być może czekają wszyscy, na pewno spora część Kanadyjczyków, to ten system. Ale sprzedaży i dystrybucji marihuany. Na przykład Benhammer, doskonały skandynawski czarny humor. Kanada jest takim państwem, które nie ma do końca wspomnianej jasnej polityki wobec marihuany. Klasyka, proszę nie mówić klasyka. Rusza się, wszystko się trzęsie. Trzęsienie ziemi. Łącznie z krewnymi, historia polskiego ofu. No to tutaj jest ogromne wyzwanie, żeby stworzyć taki system prawny. W takim razie, gdybym zapytała, Smarzowski, Kondrat, Starski, to no, które pani wybrałaby jako krytyk i dziennikarz filmowy? Które z tych nazwisk? Minęło 48 minut po godzinie 11. Państwa zapraszam na południową medytację. Według Czesława M. Pani widziała ten film, że nie będzie widziała ten film, bo myślę, że on
Boże mój Ojcze najlepszy, pełnio wszelkiego dobra i piękna, Ty jesteś życiem dusz, dawcą wszelkiego życia, żyjący sam sobą bez zmiany, Ty, który jesteś życiem duszy mojej. Niechaj Cię poznam, Panie, który mnie znasz na wskroś. Niechaj Cię poznam mocy duszy mojej. Ukaż mi się, Pocieszycielu mój. Niech ujrzę Ciebie światło oczu moich. Nareszcie ktoś mądry. Państwo zobaczą, jak to się te piądry, plądry, jak to się wszystko zmienia, bioprądy, jak działają, że i ten pogrzeb Wajdy nie będzie ze strzałami, ostentacyjny, z butami, z impetem, tylko spokojnie i cicho, bo to jest czas zadumy. Biblia mówi, już dawno mówiła, tysiące lat do tyłu, idź do domu żałoby raczej, nie tam, że do domu modlitwy, do domu żałoby niż do domu wesela. Lepiej pójść do domu żałoby niż do domu wesela. Chętniej pójść do domu żałoby niż do domu wesela. Chętniej. Dlaczego? Więcej skorzystasz, nauczysz się, jaki jest sens życia, dlaczego to wszystko zmierza, po co to jest, po co to jest tamto. Będziesz mądry, będziesz inteligentny, a nie ciemny jak tabaka w rogu. Mieć i być po łbach, po łebkach. Już mówiłam wielokrotnie, że takie życie na hamach, to się niektórym szybko nudzi, że ludzie w USA, jak mają dużo bogactwa, wiele bogactwa, to nawet nie chcą żyć, jak rodzina w rozsypce, ludzie są samotni, poniewierani są przez innych. Jezus powiedział do swoich uczniów, to rozumiecie. Z tego, że bogaty tam, bogaty co jeden i po prostu każdy robi to, co chce, idzie w swoim kierunku. A tutaj tylko uciekają od biednych, a tutaj to tylko szukają zębami na Szczepana, a tutaj to tylko szukają osła, szukają jelenia, szukają jednego człowieka, żeby go zabić. Taka jest Europa. Europa taka jest. Zabili Jezusa Chrystusa, anioła, archangiel, człowieka, który jako Syn Boży przyszedł z nieba, a oni nie dość, że go zabili, to potem jeszcze po zabiciu zabili go i uciekł, nazwali go jeszcze Bogiem, chociaż Jezus do Faryzeusza powiedział, dlaczego chcecie mnie zabić? Dlaczego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym, czyli że Jezus nie powiedział, że jest Bogiem, ale powiedział Jezus, że jest Synem Bożym, a ta modlitwa Ojcze Nasz świadczy, że Jezus zwracał uwagę na imię Ojca Jahwe, Jehowo, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Bo my jako Polacy nie powiemy Jahwe, Ojcze Nasz, tylko Jehowo, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Słowacki w Kordianie też napisał drżącą rękę, położyłem przed tronem Jehowę. Dwa razy użył słowa Jehowa, forma spolszczona, forma polska. I trzymaj się tego, klechy nie będą się trzymać, bo klechy w ogóle wyrzuciły imię Boże Jahwe z Biblii. A ich naśladowcy w ogóle wyrzucają Biblię do śmietnika w koszu. W śmietniku nawet mało, że w koszu. Kosz to jest suchy i czysty. Z kosza można wyjąć Biblię, a w takich śmietnikach gdzie jest smród i brud i gnój i błoto,
i gnije to, to jak, że wyjmiesz Biblię? Ona też już jest pogniła cała. W centrum Warszawy pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina sama widziałam. Nawet kiedyś nagrywałam te takie niebieskie kawałki Pisma Świętego, które leżały na trawie, na bruku, na ziemi, na śmietniku. To wszystko leżało, proszę pani. No jak to, co leżało? Tony, setki leżało tego. Wstyd, wielki wstyd, proszę pani. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Wielki wstyd, żeby Pismo Święte leżało na śmietniku. No, Nowy Testament chrześcijański, pisma greckie, to jest 27 ksiąg w Nowym Testamencie, tak zwanym, no my święci mówimy nie Nowy Testament, tylko właśnie chrześcijański, pisma greckie. 27 ksiąg, pisma hebrajskie, 39 ksiąg, to więc razem 66 ksiąg jest w Piśmie Świętym. Ksiąg natchnionych, bo jeszcze Kościół katolicki to dodał, Tobiasza, Machabejska pierwsza, druga księga Estery i inne księgi jeszcze były dodane jako apokryfy. Apokryf znaczy nieprawdziwy, tylko 66. Zresztą jak będziesz czytać, studiować i sprawdzać, to sam do tego dojdziesz, że apokryf jest jakiś taki dziwny, prawda? Walka ze smokami, no to do Krakowa zapraszamy. My jesteśmy w Warszawie, pomiędzy Krakowem, Gdańskiem, proszę państwa, Poznaniem i Białymstokiem. I zapraszamy państwa dzisiaj już do Anglii, Ameryki, Białystok. Żeby na czas wydzielał jej żywność. Powinniśmy nosić w sercu wdzięczność za dobrą nowinę, za Jezusa i Boży plan zawarty w Chrystusie wobec nas. Plan miłości pełni życia, ale także winniśmy być czujni na sposób ewangeliczny, czyli podejmować trud apostolstwa w naszych środowiskach na miarę powołania i udzielonej nam łaski. Jest godzina 12. To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niestety,
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Poczułam Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, przyjęta Matki Grzesznych, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nogi grzesznych, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światło wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Kto się z nami modlił? Teresa z Krasnika, dziękuję serdecznie za połączenie. Dziękuję. Zapłyć z Panem Bogiem. Trzy minuty po 12:00 serwis informacyjny przedstawi Państwu Piotr. Przez nakarmienie głodnych i napojenie spragnionych realizuje się nasza relacja z Bogiem, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował dziś cykl katechez poświęconych uczynkom miłosierdzia. Ojciec święty zwraca uwagę, że media często informują o ludziach, którzy cierpią z powodu braku jedzenia i wody. W odpowiedzi na to lansowane są kampanie pomocy, aby pobudzić do solidarności. Papież zwracał dziś uwagę, że ta forma miłosierdzia jest ważna, jednak nie angażuje nas bezpośrednio. Inaczej jest, gdy spotykamy osobę potrzebującą, czy też biedak przychodzi zapukać do naszych drzwi, wskazywał biskup Rzymu. Doświadczenie buduje strukturę, wiedzą o tym, co ludzie, którzy przeżyli czas wojny lub głodu. Jednak to doświadczenie powtarza się każdego dnia i istnieje obok obfitości i marnotrawstwa. Są stale aktualne słowa świętego Jakuba Apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynku? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty nawiązał do przypadającego dziś wspomnienia.
Świętego Dnia Liturgicznego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Odważnie dopominał się w sprawie robotników i ich rodzin, domagając się sprawiedliwości, godziwych środków do życia, cywilnej i religijnej wolności ojczyzny. Słowa Świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, uczynił mottem swej pasterskiej posługi. Niech te słowa będą dzisiaj również dla was, dla waszych rodzin i narodu polskiego wezwaniem do budowania sprawiedliwego ładu społecznego w codziennym poszukiwaniu ewangelicznego dobra. Serca wam błogosławię. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Rada Dialogu Społecznego to ciało niezwykle ważne i potrzebne w polskim państwie, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie trwa uroczyste posiedzenie Rady. Mija prawie rok od powołania instytucji, która zastąpiła Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Ogromnie się cieszę, że Rada Dialogu Społecznego, która prawie że zbiegła się wtedy z wyborami parlamentarnymi i powołaniem nowego rządu, przez rok pracuje i pracuje w sposób niezwykle wytężony i pożyteczny. To 140 spotkań w ciągu tego roku z jednej strony Rady, ale z drugiej strony także i ich zespołów. Ja także miałem tę możliwość, aby w spotkaniach Rady brać udział. Dziękuję za to, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie móc wysłuchać głosów tych, którzy dzisiaj są rzeczywistą, w moim przekonaniu, reprezentacją społeczną. Prezydent Andrzej Duda powołał dziś także w skład tego gremium minister Elżbietę Witek. Kierowanie Radą przejął natomiast przedstawiciel pracodawców Henryka Buchniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dotychczas szefem Rady był przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Premier Beata Szydło podziękowała Radzie za rok pracy. Podkreśliła, że były to miesiące trudne, ale udało się przyjąć m.in. program 500+ i podnieść płacę minimalną. Teraz, jak dodała, nadszedł czas, aby myśleć o wspieraniu polskich przedsiębiorców. Polski rząd ma świadomość. Mamy świadomość. Ja zdaję sobie również z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę pan premier Mateusz Morawiecki, że sami tego nie zrealizujemy, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia właśnie ze strony waszych organizacji. Dlatego jeszcze raz dziękując za ten rok, który z naszej wspólnej pracy, który mija, życzę, żeby te następne miesiące, które są przed nami, przy okazji chcę złożyć życzenia pani przewodniczącej, która obejmie w tej chwili przewodnictwo w Radzie Dialogu, byśmy wspólnie wypracowywali właśnie dobre rozwiązania dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracodawców, dla polskich pracowników, dla naszej ojczyzny. W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele rządu, pracodawców, związków zawodowych, prezydenta Narodowego Banku Polskiego i GUS-u. W Sejmie powinno rozpoczynać się zamknięte posiedzenie Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold. Podczas spotkania m.in. ustalona zostanie lista świadków i szczegółowy harmonogram ich przesłuchań. Jako pierwsze przesłuchane mają zostać osoby z wymiaru sprawiedliwości, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia zasiadający w komisji poseł PiS-u Jarosław Krajewski. Będzie to ważne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold z tego powodu, że planujemy ustalić pierwszą listę świadków i harmonogram przesłuchań przed Komisją Śledczą. W pierwszej kolejności sięgniemy po osoby związane z wymiarem sprawiedliwości, zarówno kwestie prokuratury, jak i sądów. Myślę, że to są instytucje, które w pierwszej kolejności pozwolą nam również uzyskać odpowiedzi na szereg pytań, jak funkcjonowały organy państwa, tak żeby zapobiec lub wyjaśnić aferę Amber Gold. W pierwszej kolejności rozpoczniemy od prokuratury. Według wstępnych założeń komisji przesłuchania ruszą na początku listopada. Podczas dzisiejszego posiedzenia komisja zapozna się też wstępnie z aktami związanymi ze śledztwem w sprawie Amber Gold, którymi już dysponuje. To protokoły Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dokumenty, które będą przedmiotem dyskusji, mają status tajnych. Stąd też członkowie komisji obradują przy zamkniętych
tygodnia. Norwegia rozważa możliwość przyjęcia na swoim terytorium rotacyjnego kontyngentu amerykańskiej piechoty morskiej, poinformowało Radio Swoboda. Z taką propozycją zwrócił się do władz w Oslo Pentagon, potwierdzają przedstawiciele obu stron. Pomysł rozmieszczenia Marines w Norwegii pojawił się w okresie rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Jak informował w ubiegłym tygodniu jeden z portali, Stany Zjednoczone chcą wysłać do Norwegii około 300 żołnierzy piechoty morskiej. Amerykańska obecność miałaby charakter rotacyjny, a zmiana trwałaby 6 miesięcy. Wcześniej w tym roku oddział Brygady Ekspedycyjnej Amerykańskiej Piechoty Morskiej uczestniczył w Norwegii w największych zimowych manewrach od czasu zimnej wojny. W ćwiczeniach brało udział 16 tysięcy żołnierzy z 12 państw. W kraju zachmurzenie duże, okresowo deszcz. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 12 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Ciśnienie będzie się utrzymywać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Co dzieje się po aborcji? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. W Telewizji Trwam o godzinie 18:17, a w Radiu Maryja 21:30. Gościem naszych rozmów będzie Jonathan Jeffers, psycholog, specjalista w dziedzinie ciąży kryzysowej, twórca kursu Powrót i Odnowa, przeznaczonego dla osób zmagających się z konsekwencjami aborcji. Serdecznie zapraszamy. Jest 11 minut po godzinie 12:00. Zapraszamy na spotkania z Biblią. Księga Jeremiasza. Nowe groźby przeciw występnemu miastu. Jak studnia tryska wodą, tak tryska jej przewrotność. Gwałt i ucisk dają się w niej słyszeć. Choroba i rany oto, co jest stałe przed moim obliczem. Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od ciebie, bym nie obrócił cię w pustynię, w ziemię nie zamieszkałą. To mówi Pan zastępów. Zbieraj starannie, jak przy winobraniu. Jak dokonał przy winobrania, wyciągaj rękę ku gałązkom winorośli. Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchał? Oto mucho jest mi mydłem obrzezane, także nie mogą pojąć. Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na urąganie. Nie mają w nim upodobania. Prorok rzecznikiem kary Pana. A ja pełen jestem gniewu Pana. Nie mogę go powstrzymać. Wylej go na dzieci, na ulicy i na zgromadzenie młodzieńców. Wszyscy bowiem będą zabrani. Mąż z żoną, starzec wraz z mężem podeszłego wieku. Domy ich przejdą na własność innych. Podobnie jak pola i żony, bo wyciągnę rękę nad mieszkańcami tego kraju. Wyrocznia Pana. Przyznają, że tak naprawdę nie ma postawienia seksualnego.
Były to spotkania z Biblią. Wysłuchali Państwo fragmentu z księgi proroka Jeremiasza, a czytali Halina Łabonarska i Marek Prałat. Rzeczywiście, no dla mnie to jest wielkie zaskoczenie. W kraju, gdzie ta poprawność polityczna była tak daleko posunięta, że nie można było z pomocą polityczną tak wspomnieć. Teraz, no po prostu będzie to... Wodę zamieniłeś w wino, ślepy przy tobie znów widzą, tuż jest jak... Tylko nie wyć do cholery jasnej, nie wyć, to nie jest też Boże. Takie bycie to nie jest od Boga. Normalnie, nie spazmować. Górniakowej nie podrożę. Podrobić Górniakową koniecznie. Górniakowa dramatycznie świetna. Górniakową nie podrobić. Nie zawodnie nachytać. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Do kamer, do wyborów. Oddajemy głos obcokrajowcom mieszkającym w Polsce. Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. 12.17 zawęża słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W środę jest 19 dzień października. Jakub Kukla, zapraszam do 14. Polskie Radio 24. Magazyn samorządowy. Przenosimy się do Opola w Centrum Wystawienniczo Kongresowym. Podczas trwającego w poniedziałek i we wtorek w Opolu Kongresu Samorządowego podpisano list intencyjny w sprawie rewitalizacji rzeki Wodzin oraz przywrócenia na niej transportowej żeglugi śródlądowej. Naszym gościem jest Szymon Pogłoza, wicemarszałek województwa polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Panie marszałku, jeśli chodzi o transportową żeglugę śródlądową, chodzi przede wszystkim w pierwszej kolejności o Śląski Węgiel dla elektrowni Opole, który miał to pochodzić kanałem Bielickim do Opola właśnie? No, tego dotyczyło zwłaszcza list intencyjny, który został podpisany. Rzeczywiście, wydaje się to bardzo istotne, bo rozbudowa elektrowni Opole to największa inwestycja energetyczna w tej części Europy. To jest energetyka konwencjonalna, w związku z tym potrzebny jest węgiel i to dużej ilości węgla i na pewno droga wodna mogłaby i temu służyć. Choć nasze apele i starania i dążenia do tego, żeby użeglownić Odrę, nie dotyczą wyłącznie węgla, bo ona ma istotne znaczenie gospodarcze w szerszym aspekcie. Tutaj mówimy o pewnym przemyśle stoczniowym, który jest ulokowany również m.in. w Kędzierzynie Koźlu i generalnie o transporcie wodnym jako alternatywie dla transportu drogowego i kolejowego, a właściwie nie tyle może alternatywie, to uzupełnienie całej tej oferty. Pozwoli pan, że o szerszym kontekście porozmawiamy za chwilę. Wróćmy jeszcze na moment do węgla, który miałby docierać drogą wodną do elektrowni Opole ze Śląska. Na czym polega wyższość transportu rzecznego czy ogólnie wodnego nad na przykład transportem kolejowym? No to rzeczywiście ekonomia bierze górę, ponieważ on jest w dużej mierze tańszy niż transport lądowy. Również w pewnym stopniu mniej uciążliwy. Wiemy o tym, że mamy taką sieć, bo dzisiaj elektrownia Opole jest zasilana węglem przy pomocy kolei, dostaw kolejowych. Sieć kolejowa na południu Polski nie jest zła, natomiast wymaga zdecydowanej interwencji i modernizacji. Jest dosyć mocno obciążona, w związku z czym na pewno byłaby to znacząca ulga zawsze dla na tej sieci kolejowej, ale myślę, że najistotniejszym elementem jest oczywiście ten argument ekonomiczny, który mówi o tym, że tak po prostu byłoby taniej. Transport wodny jest tańszy, ale chyba nie szybszy. To nie jest szybszy, to prawda, chociaż z drugiej strony to nie jest tak przecież, że załadowany wagon węglem na kopalni w ciągu godziny czy półtorej dociera do elektrowni Opole. To również trochę trwa. Rzeczywiście, w tym stanie, w którym jesteśmy dzisiaj, transport wodny jest szalenie wolny.
wojny, dlatego że no, po prostu nie jesteśmy dostosowani w żaden sposób do takiego wykorzystania potencjału, który stanowi dekalogra. I te inwestycje, o których mówimy, mają służyć temu, aby on był nieco szybszy. Jeżeli to jest odpowiednio zaplanowane, jeżeli te dostawy byłyby skoordynowane i rzeczywiście ta rzeka miałaby ten stopień rzeczywistości, który pozwalałby na właściwe oferowanie przewoźników, to myślę, że armatorów, to myślę, że to nie stanowiłoby dużego problemu, że mówimy, już chodzi o prędkość przemieszczania. Wróćmy do dokumentu, do listu intencyjnego, podpisanego dopiero co w Opolu. Jaki terminarz prac jest przewidywany w dokumencie? A to są pytania do rządu, bo generalnie mówimy o inwestycjach rządowych. Dzisiaj mamy zapewnienie, że rzeczywiście to, co również na wschodzie Polski Zachodniej, bo to nie tylko dotyczy województwa polskiego, ale również województwa dolnośląskiego w dużej mierze, województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, no i śląskiego, w związku z tym listem intencyjnym. To jest proces długofalowy i rzeczywiście już wiele lat mówimy o tym, że żeglowy szlaku jest szalenie z punktu widzenia potencjału gospodarczego tych wszystkich regionów Polski Zachodniej. Natomiast plany rządu są bardzo szerokie, bo szeroko zakrojone. Po 15 latach harmonogramu doprowadzenia całej Odry do żeglowności w czwartym stopniu. To jest wyzwanie potężne. Przepraszam, wyjaśnijmy czwarty stopień żeglowności. No to jest taki stopień, który zezwala rzeczywiście na funkcjonowanie w europejskim standardzie. Dzisiaj się liczy drugą stronę. Pierwszy stopień to nie jest najlepszy, ale najgorszy. Dzisiaj dążymy tak de facto do trzeciego stopnia żeglowności Odry, która by pozwoliła na i to tak naprawdę w głównej części, w górnym biegu Odry, która pozwoliła na wykorzystanie jakiegoś stopnia i potencjału. Czwarty stopień to odpowiednia głębokość, odpowiednie prześwity na przykład pod mostami. I no, tak naprawdę w miarę bezkolizyjne poruszanie się przy pomocy rzeczywiście użytkowania tych urządzeń transportu wodnego. Na 2030 rok, jesteśmy właśnie przed tą debatą. Dorota jest
to obliczone na wiele miliardów złotych, a nawet dziesiątki miliardów złotych. Z tym, że no, również pewnym niepokojem, czy to nie będzie kosztem inwestycji w inne gałęzie transportu, bo tu również jeszcze nadal mamy, zwłaszcza na województwie opolskim, parę złotych. W szerszym kontekście jeszcze jedno pytanie tylko a propos węgla, żeby mógł on docierać drogą wodną do elektrowni Opole. W elektrowni musi powstać port. Mówi się o tym, że od dłuższego czasu, chociaż on cały czas jeszcze nie powstał. Są ludzie, to znaczy, pamiętajmy, że sygnatariuszami listu intencyjnego byli przedstawiciele PGE, czyli właściciele elektrowni. Dzisiaj elektrownia jest polem wielkiej inwestycji, inwestycji rozbudowy, dodatkowe dwa bloki. Natomiast no, bez wątpienia będzie trzeba w jakiś sposób skomunikować port, który nie musi powstać w okolicy elektrowni, nie stało elektrownię, bo przypominam, że ona tak bezpośrednio na brzegu nie jest. Jeśli chodzi o ogólny plan, to już o tym wspomnieliśmy, do roku 2020 rząd chce, aby przywrócona została żeglowność czwartej klasy na górnej Odrze, natomiast do roku 2030 żeglowność na całej długości Odry i na Wiśle od Warszawy do Gdańska. Co by taki rozwój zaplanowany przez rząd oznaczał dla Opola? Tak, jak to usłyszałam, pomyślałam o Europie z Polską, ale absolutnie tak. Bardzo ważny szlak transportowy. Opole nie jest najgorzej skomunikowane, jak Państwo wiedzą, ponieważ leży przy zasie, czy autostradia 4, czyli autostradzie wschodem albo zachodem kraju, leży przy głównych sieciach kolejowych, przemijając przez południową Polskę. Natomiast wielokrotnie od wielu lat mówiliśmy o tym, że ten potencjał, który jest niewykorzystany. Ja powiem szczerze, że rozmach inwestycyjny, jeżeli chodzi o plany rządowe, pewną nutkę niepokoju, ponieważ zakłada naprawdę bardzo, bardzo poważne inwestycje, wieloletnie inwestycje, które też to powiedział, że to jest mam nadzieję, że są zbilansowane i że mają źródła finansowania, bo tu jest to jest naprawdę potężny zakres robót. Jak powiedziałem, oparte o dziesiątki miliardów złotych, no to nie tylko doprowadzenie do żeglowności Odry i Wisły, ale również przekopywanie kanałów, zarówno w górnej części Odry i Wisły, czyli połączenie tych półczek kanałem Słowackim, jak i kanałem gdzieś tam na wysokości północnej Polski, to długie połączenie kanału Odra-Dunaj. Mnóstwo inwestycji, tylko nie do końca jeszcze wiadomo, z czego sfinansowanych. Natomiast tak jak wspominałem, niepokój budzi to, że mamy z drugiej strony bardzo ważną linię kolejową, która wymaga modernizacji. Jest to linia również o znaczeniu europejskim i transport kolejowy. To jest istotny, a ona w tej chwili trudno powiedzieć, kiedy będzie realizowana. Gdybym był wyborcą amerykańskim, miałbym poważny kłopot. Entuzjazm owszem, natomiast wszystko trzeba policzyć. My bardzo mocno kibicujemy tym planom, ponieważ z punktu widzenia województwa opolskiego, nie tylko Opola, ale województwa opolskiego, zwłaszcza Kędzierzyna Koźla, to nowe, zupełnie nowe możliwości, a właściwie powrót do tego, co było wykorzystywane w latach, zwłaszcza przed II wojną światową, kiedy ten transport rzeczny był eksploatowany. Również składy chemiczne, to znowu to Kędzierzyna, która część grupy azoty, to tutaj wspomniałem o swoim początku przemysł stoczniowy, który również mimo to, że dziś Odra nie jest zgodna, a właściwie faktu prawie do góry żeglowna, mimo wszystko na terenie Kędzierzyna Koźla się rozwija. I że się nie przetrwa te trudne czasy, stąd duże nadzieje przedstawicieli tych branży na to, że rzeczywiście w Koźlu powstanie port, który będzie podoba im się to, że obiecuje na przykład, tak jak byłam plany już są, czekamy teraz na ich realizację. Szymon Obłaza, wicemarszałek województwa opolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Przypomnijmy, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym podczas trwającego w poniedziałek i we wtorek w Opolu Kongresu Samorządowego podpisano listy intencyjnych w sprawie rewitalizacji rzeki Odry oraz przywrócenia na niej transportowej żeglugi śródlądowej. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, zbliża się godzina 12.30. Ja przypomnę Państwu, że to nie jest najbardziej horrendalna rzecz, którą mówił Donald Trump. To mówił na przykład o budowaniu murów.
na granicy meksykańsko-amerykańskiej i że jeszcze co temu zapłaci Meksyk. No mówił chyba różnicy, znaczy mówił o NATO, a jest to przestarzała i w ogóle bezsensowna struktura, chwali Putina, to wszystko podoba się Wam. Będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o NATO, no to też powiedział, że inne kraje członkowskie NATO muszą płacić za to, żeby amerykańskie wojska w ogóle cokolwiek robiły. Także zaczęły na Świat Południe, zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Sformułowania, że trzeba otworzyć bagno i powiedział to bagno, to jest oczywiście Waszyngton i Kongres, bo w ten sposób minęła zapowiedział, że jak zostanie prezydentem, to będzie nalegał posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold i od tego zaczniemy. W serwisie powiemy też o wydatkach na rzecz polskich rodzin i przyszłorocznym budżecie, a na koniec przeniesiemy się do Madrytu, gdzie doszło do buntu w ośrodku dla migrantów. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Swoich urzędów, jeśli są Aleksandra Kozera, zapraszam. W południe zebrała się Sejmowa Komisja Śledcza do wyjaśnienia sprawy Amber Gold i jej członkowie mają ustalić wstępną listę świadków oraz harmonogram ich przesłuchiwania. Posiedzenie jest tajne. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS zapowiedziała, że podczas posiedzenia posłowie mają się też zapoznać z protokołami Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych z poprzedniej kadencji. To są protokoły, które rzeczywiście dotyczą Amber Gold. Co za tym idzie, łączą się również oczywiście z aferą taśmową, bo jak Państwo wiecie, na tych nagraniach również wątek Amber Gold jest poruszany. Komisja Śledcza ma ustalić listę świadków. Jak powiedziała przewodnicząca Wasserman, będą to przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. To jest tak ogromny materiał, że musimy przyjąć pewną metodologię, bo byśmy wprowadzili...